Film, oprowadzanie po DDK czuby Południowe. Oprowadza Rafał, mężczyzna około trzydziestki z krótkim zarostem. Przestrzeń przed Domem Kultury, pochmurny deszczowy dzień. Kamera przechodzi od dostępnego miejsca postojowego do drzwi wejściowych. Pokazuje kilkunastostopniowe schody z dwoma podjazdami. Na kadr nałożony napis oprowadzanie, niżej logotyp projektu Dom Otwarty, obok piktogramy języka migowego i audiodeskrypcji. Nad wejściem do Domu Kultury niewielki neon, to pomarańczowy okrąg z literami DDK. Dzień dobry, cześć, mam na imię Rafał, razem ze mną na nagraniu występuje Justyna, która moje słowa tłumaczy na język migowy. Opowiem Wam dzisiaj o budynku dzielnicowego Domu Kultury Człoby Południowe. Stoję teraz bezpośrednio przed wejściem do instytucji, której przydarzyło się zajmować parter w wysokiego bloku mieszkalnego. Tak naprawdę trudności może powodować już samo dotarcie do nas. Najbliżej znajduje się grupa przystanków pod wspólną nazwą Osiedle Widok. Spacer od tych przystanków do bloku przy Wyżynnej 16 zajmuje około 5-10 minut. A trzeba przejść chodnikiem od ronda, od ronda z pętlą w kierunku wschodnim wzdłuż początku ulicy Wyżynnej. Niestety na trasie brakuje punktów nawigacyjnych, ale każda osoba, która chce do nas dotrzeć, może się z nami skontaktować i zamówić asystę. Wejście do budynku też jest od strony wschodniej. Niestety nie widać go z ulicy Wyżynnej. Przed wejściem są schody i długi zakręcający podjazd. Kilka metrów od wejścia jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy okazji, parkowanie aut prywatnych tutaj to zwykle jest wyzwanie, dlatego że mamy wielu sąsiadów. Więc jeśli wybieracie się do nas autem prywatnym i nie możecie zajmować koperty dostępnej, weźcie to pod uwagę i przyjedźcie do nas kilka minut wcześniej, a ten czas na pewno poświęcicie na szukanie wolnego miejsca postojowego. Wejście do Dedeku. Przeszklone jednoskrzydłowe drzwi, nad nimi znacznik systemu TOTO POINT. Dzielnicowy Dom Kultury, Czuby Południowe. Wejście. Przedsionek. Niewielkie pomieszczenie tuż przy wejściu do instytucji. Ściany przedsionka są wyklejone plakatami oraz ważnymi informacjami, w tym dotyczącymi kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Stolik. Na nim płyn do dezynfekcji, ulotki wydarzeń w Domu Kultury i kilka egzemplarzy gazety wydawanej przez DDK pod tytułem GO. Cały dom kultury znajduje się na parterze, a po przejściu przez drzwi główne znajdziecie się w niewielkim przedsionku. Tu wiszą plakaty promocyjne i ważne dla nas informacje. Od razu skierujcie się w prawo i przejdźcie przez kolejne szklane drzwi. Jesteśmy teraz w sali klubowej. Tu na wejściu zawsze spotkacie gospodarza domu. Zawsze służy on pomocą, asystą i informacjami o wydarzeniach, które się u nas odbywają. Sala klubowa to miejsce, gdzie możecie odpocząć, poczekać na start jakiegoś wydarzenia, porozmawiać z innymi gośćmi domu kultury albo po prostu poczytać dostępne tutaj ulotki i książki. W sali jest kilka kanap, stoliki i dystrybutor z wodą. Bezpośrednio z sali klubowej możecie przejść do pomieszczeń biurowych, gdzie spotkacie pracownicy Domu Kultury, albo do niewielkiej sali projekcyjnej. Przez salę projekcyjną przejdziecie do dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami toalet. Sala klubowa to przestronne pomieszczenie. Jedna ze ścian jest niemal w całości pokryta dużymi oknami. Nad nimi zawieszono kolorowe taśmy. Na środku sali są dwie kanapy, stolik i dwa regały z książkami. Na ścianie po lewej od wejścia jest szatnia z rzędem wieszaków na dwóch wysokościach. Na parapetach stoi dużo roślin od sąsiadek i sąsiadów. W rogu są dwie kanapy i niski stolik, a obok dystrybut rozwodą. Przejścia do biura i sali projekcyjnej są niemal na wprost drzwi wejściowych. Nad nimi jest galeria zdjęć z wydarzeń w Dedeku oraz lista nagród z konkursów artystycznych. Wnętrze sali projekcyjnej niewielkie. W tym momencie puste pomieszczenie, na prawo od wejścia są drzwi na korytarz prowadzący do toalety. W korytarzu jest dużo szaf, obok niewielka wnęka kuchenna i stanowisko drukarki. Przechodząc przez korytarz należy skręcić dwa razy. Drzwi do toalety będą po prawej stronie. Drzwi do toalety z piktogramami osoby na wózku, kobiety i mężczyzny. Wnętrze toalety. Naprzeciwko wejścia nisko zawieszone sedes z poręczami, obok system wzywania pomocy. Na ścianie po lewej bardzo blisko wejścia zawieszony przewijak. Po prawej stronie pomieszczenia umywalka z lustrami, pochwytem, podajnikiem, papieru. Kolejna sala to sala plastyczna. Tu w różny sposób aranżujemy stoliki i krzesła. Zależy to od tego, jaki to rodzaj wydarzenia i jakie potrzeby mają nasi goście i gościnie. Sala plastyczna to lustrzane odbicie sali klubowej. Ściana naprzeciw wejścia ma duże okna, znów z zawieszonymi długimi kolorowymi taśmami. Na środku pomieszczanie jest kilka stołów, są ustawione w wielokąt foremny, mają dostawione składane krzesła bez podłokietników. W sali są jeszcze duże szafy, flipchart i kilka złożonych krzeseł. Z sufitu zwisa wiele pojedynczych żarówek bez kloszów, które oświetlają wnętrze ciepłym światłem, tak samo jest zorganizowane oświetlenie sali klubowej. Z sali plastycznej możemy przejść do dwóch pomieszczeń. Większa z nich to sala Media Lab, a mniejsza, wygłuszona specjalną okładziną i bardzo kameralna, to sala muzyczna. Niemal zawsze stoi w niej pianino, bo główne aktywności w tej sali to nauka gry na tym instrumencie i lekcje śpiewu. Sala Media Lab, przestronne pomieszczenie z trzema stolikami na środku. Ściana po lewej od wejścia jest wyłożona korkiem, na nim przyczepiane są plakaty. Ściana naprzeciwko wejścia ma kotary, za którymi jest podręczny magazyn. Na końcu sali po prawej i blisko kotar są drzwi do łazienki. Za salą Media Lab jest jeszcze jedna toaleta, ale ta niestety nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sala muzyczna. Niewielki pokoik z dwoma ścianami wyłożonymi w geometryczne wzory z pianki wygłuszającej. W głębi pomieszczenia czarne pianino i szafa na nuty. Ponownie wnętrze sali klubowej, pierwszego pomieszczenia po wejściu do budynku i przedsionka. W Domu Kultury są miejscami niewielkie, ale zawsze niższe niż 2 cm progi. Wszystkie drzwi są jednoskrzydłowe i mają szerokość około 90 cm. Niemniej pamiętaj, że wszyscy, którzy tutaj pracują służą pomocą i radą. Spotkajmy się na czubach południowych, bądźmy w kontakcie. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji, zadzwoń lub napisz. Czekamy na Ciebie. Zadzwoń na numer 814665910 814665910 albo napisz e-mail na adres dostępność małpa ddkwęglin.pl bez polskich znaków. Plansza outro. Pomarańczowa plansza z napisem: Dzielnicowy Dom Kultury Czuby Południowe, ulice Wyżynna 16 Lublin, i logotypami Dedeku: Projektu Dom Otwarty i Miasta Lublin z adnotacją Instytucja Kultury Miasta Lublin. Poniżej napis. Film zrealizowano w ramach przedsięwzięcia grantowego Dom Otwarty, realizowanego w projekcie Kultura bez Barier, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na dole logotyp funduszy europejskich oraz flagi Polski i Unii Europejskiej.